Hej, hej, tu pani z YouTube'a. Cieszę się bardzo, że przyszliście na kolejną wesołą lekcję, na której dzisiaj zajmiemy się matematyką, a konkretnie dodawaniem. Myślę, że można sobie z tej lekcji zrobić fajną powtórkę, albo dla tych, dla których to jest zupełnie nowy temat, to mogą się czegoś pożytecznego dowiedzieć i łatwo zapamiętać najważniejsze zagadnienia. Temat dodawanie. Zaczynamy. Dodawanie to naprawdę prosta i fajna sprawa. Jest to jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych. Brzmi mądrze, prawda? Te cztery działania to dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Ale dziś dodawanie. Spójrzcie. 2 dodać 3 równa się 5, 1 dodać 2 dodać 3 równa się 6. Jak już mówiliśmy, dodawanie to prosta rzecz. To inaczej sumowanie. Elementy, które dodajemy, nazywamy składnikami. A wynik dodawania to suma. Dodawanie oznaczone jest takim plusem. Nie krzyżykiem, plusem. Zobaczcie. 2 dodać 2 równa się 4. 2 to składnik, druga dwójka również składnik, suma, czyli wynik dodawania, w tym wypadku 4. Pewnie ci, którzy dzisiejszą lekcję traktują jako powtórkę, to już się domyślają czegoś ważnego w dodawaniu, bo zdradza nam to nazwa tych elementów, które dodajemy. One nazywają się dokładnie tak samo, a to znaczy, że pewnie ich kolejność nie ma znaczenia, czyli że będzie można je poprzestawiać, ale zaraz zobaczymy. Tak, oczywiście, dlatego dodawanie fajne jest. Dlaczego? Bo jest przemienne, czyli możemy zmieniać kolejność składników. Zobaczcie, 2 batony Milky Way, dodać 3 batony Mars, to w sumie 5 batonów. Tak samo jak jeżeli byśmy najpierw do naszego koszyka w sklepie wrzucili 3 batoniki Marsy i 2 Milky Way, to nadal będzie 5. Także możemy zamieniać tę kolejność. Widzicie, 2 plus 3 to jest 5 i 3 plus 2 to również 5. 2 dodać 3, 5. 3 dodać 2, 5. Ważne, że tych batonów mamy coraz więcej, prawda? Dodawanie jest też dlatego fajne. Często mamy z nim do czynienia właśnie w sklepie, ponieważ możemy dodać do siebie dowolną liczbę składników. Kasowanie zakupów to właśnie taki przykład sumowania. Zobaczcie, możemy kupić jednego Milky Way'a i 2 Marsy i 3 Twixy i wszystko razem zsumować i mieć 6 pysznych przekąsek. Czyli dodawanie jest przemienne i możemy dodać dowolną liczbę składników. Słuchajcie, macie w swoich dłoniach dokładnie wspaniałą maszynę do liczenia. Palce, które liczą. Oczywiście w zakresie 10, tak? Dzisiaj mówimy o tym. Liczenie na palcach jest bardzo fajne, ponieważ jest to przyrząd, który zawsze macie przy sobie i możecie wykorzystać. Ja nawet w klasach pierwszej i drugiej i trzeciej to zachęcam do tego, żebyśmy liczyli sobie na palcach, bo to bardzo pomaga. Słuchajcie, jak możemy szybko obliczyć 2 dodać 4 na palcach? Tutaj już macie podany wynik, ale chodzi mi o to, żebyście zobaczyli, jak to fajnie szybko można zrobić. Pierwszy etap. Zaciskamy dłonie w pięści. Mamy 2, tak? Wystawiamy, prostujemy 2 paluszki. A w drugiej dłoni, ile paluszków jeszcze? 4. I teraz liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli jest to 6. Od razu wynik gotowy. Fajna sprawa. Poćwiczcie dzisiaj z różnymi innymi przykładami. Pamiętajcie, do 10, tak?
Nie zagalopujcie się, na kolejnej lekcji będziemy mówić o przekraczaniu tej dziesiątki. Dodawanie. Składniki, dowolna ich ilość, tak się nazywają te elementy, które dodajemy. Wynik dodawania to suma. Dodawanie jest fajne, bo można zamieniać kolejność składników, a wynik nadal będzie ten sam. Świetne jest też to, że możemy liczyć na swoich własnych palcach, przynajmniej do 10, żeby sobie ułatwić. To co? Życzę miłego dodawania i do zobaczenia na kolejnej wesołej lekcji. Na razie! We'll be right back.